Cześć! Z tej strony Mar Art rysuje na tablecie Procreate po polsku z bloga rysuje na tablecie.pl, a ty oglądasz trzecią część, już trzecią i ostatnią część nagrania Procreate 5.2, co nowego. W pierwszej części omówiłam modele 3D, jak na nich pracować, jak je importować, eksportować, jakie możliwości mamy właśnie na obiektach 3D. W drugiej części omówiłam takie Poprawki kosmetyczne, które, które pojawiły się w najnowszej aktuali aktualizacji oprogramowania. A dzisiaj zapraszam Cię już na trzecią i ostatnią część tych nowinek Procreate 5.2, a mianowicie na pracę z plikami PDF. Zapraszam. W starszej wersji Procreate przed 1 listopada 2021 roku nie mieliśmy możliwości, możliwości importu plików PDF do Procreate i pracy z nimi. Um, Eksport był już od samego początku możliwy, więc na przykład ja tworząc szablony do handletteringu, do brush letteringu, miałam możliwość takiego bezpośredniego eksportu takiego szablonu. Tutaj jest format A4, to jest taka karta ćwiczeń. Tutaj przechodzę w klucz i mówię na przykład udostępnij, udostępnij PDF, i tutaj się mnie pyta um, aplikacja. Jaka to ma być jakość, czy najlepsza, lepsza, dobra. Tutaj rekomenduję, żeby wybierać zawsze najlepszą jakość, i wtedy taki plik taki plik zostaje tutaj eksportowany, mogę go wysłać albo przez maila, albo gdzieś otworzyć w Dropboxie, w Chromie, czy gdziekolwiek, bym chciała. Tutaj teraz to wyłączę. Ja może teraz jeszcze wejdę w ustawienia, aby pomoc, zaawansowane. I wyłączę tutaj te dźwięki, bo mnie strasznie denerwują. Jeżeli oglądałaś, oglądałeś nagranie numer 2, to tutaj pokazywałam, można sobie włączyć dźwięki, komunikaty, ale one są bardzo irytujące. Dobrze, czyli możliwość eksportu naszej pracy jako PDF była zawsze możliwa, ale teraz jest możliwość również importu. I teraz tak, jeżeli chodzi o pliki PDF, ja do tej pory i nadal pewnie też będę częściowo korzystać z aplikacji GoodNotes. Ona jest bardzo fajna, jeżeli chodzi o pracę na, na, plikach, na plikach PDF. Tu sobie szybciutko otworzę jakiś PDF. Tutaj, tu jest PDF, który otwarłam właśnie w aplikacji GoodNotes. I tutaj widzę, on ma 11 stron. To jest taki e-book, z którym można pracować, tak, zaznaczać sobie różne rzeczy, wymazywać. I tutaj nic się nie dzieje z tym, z tym projektem. I teraz chcę przenieść ten projekt całkowicie. Nie projekt, tylko ten, ten plik PDF, ten ebook ten w, tym, w tym wypadku. Do aplikacji Procreate. W tym celu przechodzę w eksportuj, eksport all, czyli wszystko. Mówię, że PDF jako PDF ma być eksportowane. Oj, nie kliknęłam, ma. Export all, eksport. Tu się eksportuje. I teraz pyta mnie ta aplikacja, gdzie chcę to eksportować, i w tym wypadku chcę to przenieść do Procreate, bo chcę pracować ty, na tym e-booku e, w Procreate. Importowanie chwa, trwa tu chwileczkę, i tutaj już mi się otworzył ten e-book. Ten e o, nie zawiesiło się dzisiaj, to dobrze, bo miałam problemy tutaj z tym importem, że czasami się coś zawieszało, musiałam wyłączać aplikację, włączać na nowo. I wtedy było dopiero wszystko w porządku. Teraz przejdziemy sobie do warstw, bo tutaj widać tylko jedną stronę, tak? Widzieliśmy, że było 11 stron w tym e-booku. Tak, by the way, to jest e-book od Agaty Guzy, YouTube dla początkujących, który też czytałam, polecam, jeżeli ktoś się interesuje YouTube'em. W każdym razie tutaj jest 11 stron, i te strony tutaj widzimy w warstwach. Ale tu warstwy leżą każda jedna na drugiej, dlatego musiałabym tutaj zacząć, wiecie, wyłączać je, aby. Móc na nich pracować. Kolejna, kolejna sprawa. Um, przypuśćmy, chciałabym coś. Um, chociaż to pokażę zaraz, nie, po kolei. Musiałabym tutaj przełączać między tymi warstwami, między tymi stronami, aby one były widoczne, tak? Czyli teraz widoczna jest warstwa jedenasta, jak ją wyłączę, będzie warstwa dziesiąta widoczna. Tutaj mogłabym na nim pracować, ale to jest utrudnienie. Więc tutaj włączamy sobie asystenta stron, tak zwanego. Page Assistant i on jest tam, tam w tym miejscu, gdzie ustawiamy linijkę, gdzie ustawiamy y, asystenta animacji, a mianowicie w klucz wchodzimy, następnie obszar roboczy i tutaj jest wspomaganie strony, to się nazywa. Asystent stron, Page assist, Assistant. Włączam i tutaj pojawia się coś takiego już na dole, taki, taki suwaczek, gdzie mogę właśnie przechodzić y, ze strony do strony. Tak. Tutaj akurat jest checklista, i teraz na tej checkliste check chciałabym zacząć pracować. Tak, czyli Page Assistant super sprawa, bo tutaj nie muszę jakby przełączać między tymi warstwami, tylko tutaj sobie klikam i szybciutko przenoszę się od strony do strony. I teraz tak. W większości e-booków mamy jakieś takie pola do wypełniania, karty pracy, na których możemy pracować. Ja to wcześniej robiłam zawsze w, w GoodNotes. Tutaj mamy możliwość pracy w Procreate. I na przykład chciałabym tutaj czeklista, schemat filmu. O czym jest ten film? Powiedziałam, przedstaw się, krótko powiedziałam, rysuję na tablecie, Mariola Art. Smart Art. Trzy punkty treści, call to action. Tak, mogłabym zacząć tutaj odznaczać. Albo tu bym chciała to wymazać, przechodzę w gumkę i zobaczcie, co się dzieje. Marzę wszystko. Tak, czyli niszczę tą strukturę tego PDF-u. A tego nie chcemy. Dlatego tutaj musimy zrobić taki mały trik. Tak, jestem teraz na warstwie numer 10. I teraz dokładam kolejną warstwę tutaj plusikiem w górnym prawym rogu. Ona oczywiście zasłania mi najpierw y, moją, moją kartkę, moją warstwę 10. Musiałabym wyłączyć. Tak? Na tej chcę być. Tak? Tu mi znowu pokazuje tą naj, najwyższą. I teraz tą warstwę, którą dołożyłam. Zaznaczam, zaznaczam też tą warstwę, na której chcę pracować i mówię grupuj. I teraz one są wspólnie, razem ze sobą połączone. I tutaj mogę zacząć nanosić jakieś notatki, jakieś elementy, przerobić. Dziwny kolor, nie widać nic o tym. Mogę coś tutaj sobie mm, w ostatnich... No, Jakiś dziwny Aha, transparentność jest na 100%, na 0%, bo przerobić raz jeszcze, czy przeczytać, tak? Akurat ten pędzel jest beznadziejny. Musiałabym Streamlight wyłączyć. Zaraz to zrobimy w stabilizacji Streamlight. Tak, tak chciałabym po prostu tutaj zrobić jakieś notatki. robić na przykład tak, albo nie, no cokolwiek, po prostu mamy tutaj możliwość edycji tego dokumentu bez niszczenia go, tak, czyli bo to, to, co tutaj naniosłam, to jest na osobnej warstwie, więc mogę to wyłączyć, bądź też po prostu skasować, usuń, dodaj kolejną, tak, mogę też ją wyczyścić, jeżeli tutaj naniosłam jakieś, jakieś zmiany, coś, to jest na przykład, do korekty można też tak tekst, może oddawać, tak, tutaj mogę tą warstwę też wyczyścić, i jest to gotowe. Jeżeli już tutaj sobie dodamy różne, um, różne jakieś nasze zapiski, notatki, dodamy nowe strony, czy też tworzymy taki szablon e, tutaj w Procreate bezpośrednio, mamy też możliwość znowu eksportu, to jest jasne, przechodzimy w klucz, udostępnij e, PDF i tutaj rekomenduję, żeby znowu wybrać najwyższą, najlepszą jakość, wtedy ten, ta jakość tego dokumentu jest bardzo fajna. I kolejna taka już z ostatnich wskazówek, jeżeli na przykład pracujecie na, mm, na szablonach. Przypuśćmy, ja jestem twórcą szablonów do handletteringu, do brush letteringu i kupujecie ode mnie moje e-booki, pracujecie z nimi, zazwyczaj je drukowaliście, a chcecie teraz z nimi pracować cyfrowo. Tak tutaj już sobie otwarłam mój, jeden z takich mini e-booków. Tutaj jest też znowu kilka, kilka warstw. Tak, tutaj widać, że tu jest kilka stron, 11 stron, 11 projektów do odtworzenia. I teraz tutaj mam znowu możliwość dodania kolejnej warstwy, połączenia w grupę. Teraz tą warstwę numer 10 mogę sobie troszeczkę rozjaśnić, tak? Zmienić transparentność, żeby ona była taka półprześwitująca. I tutaj, w zależności jakim pędzlem chcę pisać, tak biorę coś na chybił trafił, mogę zacząć. Ten kolor jest taki jasny, a na tej warstwie mogę zacząć sobie tutaj ćwiczyć, tak? Więc fajna sprawa, bo wcześniej wiem, że jeżeli pracowaliście z moimi szablonami, to fotografowaliście je, wstawialiście jako zdjęcie i na zdjęciu pracowaliście, tak? A tutaj mam, mamy możliwość wczytania już całego e-booka, yy, dołożenia kolejnej warstwy. Tak, tutaj mogę to wyłączyć, zobaczyć. Aha, fajnie jest. Albo chcę jeszcze raz poćwiczyć. Więc taka opcja też się tutaj pojawiła. To wszystko, jeżeli chodzi o. Procreate aktualizacja 5.2, e, obejrzałam kilka tutoriali takich e, od niemieckich twórców, od amerykańskich twórców i wydaje mi się, że wszystko tutaj e, zawarłam, to co się pojawiło. Oczywiście są ustawienia zaawansowane, ale to już naprawdę na takich projektach, e, w których będziemy coś rysować wspólnie, wtedy można to pokazać, ale nie na takim, e, na takim głównym e, podsumowującym wideo, gdzie... Omawiam po prostu nowe funkcje. Te nowe funkcje Wam pokazałam, a te szczegóły, jeżeli chodzi o 3D, te takie ustawienia zaawansowane. On to już jest taki. To już są takie szlify dla zaawansowanych. Dobrze, mam nadzieję, że cała seria Wam się podobała. Yy, zostańcie razem ze mną, zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli właśnie te, te informacje są dla Was pomocne regularnie będą się pojawiać e, kolejne filmy wideo jak do tej pory też to było e, będę też pracować teraz głównie na wersji polskiej żeby właśnie was tutaj już nie nie mylić między tymi angielskimi nazwami polskimi nazwami dlatego w przyszłości pojawią się kolejne nagrania które na pewno wam pomogą rozwinąć wasze umiejętności a jeżeli jesteście na samym początku waszej przygody i, i jeszcze tutaj nic e, nic jakby nie łapiecie i macie duże problemy z aplikacją, to zapraszam na pokład mojego kursu online Procreate po polsku. Przyprowadzę Was krok po kroku pod rękę i nauczycie się obsługiwać tą aplikację. Dziękuję za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.